Cześć, witam, zapraszam serdecznie, chodź. Nazywam się Magda Grochowiak i mój pomysł na życie to wynajem bardzo krótkoterminowy. To ty masz 17:30 salon. Dobrze. Tutaj proszę o podpis. Dzielenie się swoją przestrzenią prywatną to jest genialny biznes. Codziennie poznaję wiele ciekawych osób, a odkąd wynajmuję każdy kąt mojego mieszkania, moje motto to mi casa es tu casa, czyli mój dom jest twoim domem. Na czas trwania umowy. Zapłaciłaś tylko za 2,5 godziny, wiesz? Czas kończy. Kiedy na przykład wychodzę na zakupy, wtedy moje mieszkanie stoi puste przez 45 minut. Dlaczego więc miałabym go nie wynająć i zarobić trochę gotówki? To jest łatwy dochód, zero inwestycji. Zawsze chciałam zarządzać hotelem, tak jak moi rodzice. I kiedy raz profesor na wykładzie z przedsiębiorczości powiedział, że innowacyjne startupy to przyszłość, no myślę, że wtedy mnie olśniło. Codzienne wizyty wielu nieznajomych osób, no to jest jakieś takie ryzyko, z którym ja po prostu muszę się liczyć, prawda? Ale właściwie chyba każda firma, żeby zarobić, musi ryzykować. No, sukces w biznesie to bardzo często bezsenne noce. Możecie się zapytać Marka Zuckerberga, Billa Gatesa czy Joannę Przetakiewicz. Cieszę się, że Wam się tutaj podoba, więc już przedłużyłam tutaj umowę, wystarczy podpisać. Umowa. Jakbyś mógł, tylko proszę. Zostawiam do podpisu. Chcę udowodnić światu, że pieniądze może co prawda nie leżą na ulicy, ale leżą na Twoim łóżku, ja na Twoim balkonie, a nawet czasami w Twojej toalecie. Jakby nie mam nic przeciwko tej bliskości z moimi współlokatorami. Czasami tylko rzeczywiście jest tak, że trochę dobija mnie ten brak możliwości bycia sam na sam ze sobą. Sorry, przepraszam kochani, ale was jakby czas wasz się skończył. Halo, kochani! Kiedy ja jestem poza domem i wydaję pieniądze, no to wtedy moje mieszkanie po prostu na mnie zarabia. Przecież to jest genialny biznes. A tak przy okazji, zainstalowałam ostatnio system kamerowy, więc też zupełnie nie muszę się o nic obawiać. Gdzie mój laptop? Przepraszam, pan gdzie mój laptop? Nie. Dawaj laptop!